3-4, kto zaczyna? 3-4. Ty nie patrzysz i tego to wlatuje pierwsze zdjęcie. No Wiktoria, jestem ciekaw, czy odgadniesz. Czy wiesz, kto to jest? To jest youtuber, no w sumie youtuberka bardziej. Czy masz jakiś pomysł, kto to może być? Takie zdjęcie, kawałek oka. No, chyba wiem. Chyba wiesz? Chyba wiem. Masz jedną odpowiedź? Jeżeli trafisz źle, to odpadasz. To chyba ja. Chyba? Czyli nie tak. Jesteś pewna? To zaraz się okaże. Zobaczymy w takim razie, kto dzisiaj jest lepszy. Ty? Ja? Czy wy? A tymczasem sprawdźmy, czy powiedziałaś dobrze. Uwaga, Wiktoria, brawo. Pierwszy punkt, a wahałaś się. Pokazałeś te zdjęcie, ja chcę dopiero wstawić na nim. No to może będzie. Ale nie byłaś pewna na początku, prawda? No, no masakra, ja myślałem, że żartujesz, że się śmiejesz, a potem się okazało, że faktycznie. Dobrze, że siebie rozpoznałam. Uwaga, chwila, prawdy, mam jedną próbę. To jest bardzo charakterystyczna część. To jest mój pieprzyk, to jestem ja, tak? Nie, czekaj. Nie myślę, masz pieprzyku. Nie, bo ja już powiedziałem teoretycznie. Nie, no moja, to jest mój... Ja mam coś takiego? Mogę iść do lustra? Nie wiem. Dobra, moja odpowiedź to jest, że to jestem ja. Czy dobrze, czy źle? To są moje pieprzyki jak nic, te dwa. To jestem ja na 100%, tak? Idź, to ci pokażę. Co? Nie byłam pewna, że rozpadną te pieprzyki. Mi się najbardziej z nim kojarzą te pieprzyki. Ja byłam 100% przekonana, że to jestem ja na 250%. Nawet chciałem powiedzieć, że tak śmiesznie się rozpoczęło, że ty jadałem ciebie, a ty mnie, bo sobie wzajemnie przygotowywaliśmy. 1-0 dla ciebie. Jestem w ogóle ciekaw, czy wy wiedzieliście i jak mieliście tutaj propozycje na to. Bum. O jacie, to będzie trudne, Wika. Bum. Jak myślisz, kto to może... Ja wiem. Tak? Kto to jest. Nie. Oczywiście. Nie wiesz. Wiem. Naprawdę? Nie, nie wiem, nie powiem ci. To jest Lexi. To jest 100% definitywnie? Tak. To uważasz, że to jest Lexi? Ja wiem, które to jest zdjęcie nawet. Jacy. Ale może tak ma źle. Oczywiście, że ma źle. Bo poprawna odpowiedź to Lexi. Moje mnie. Jak wspania. To było coś, czego się najmniej spodziewałem. Wika 2, Mati 0. Wiktoria poszła przygotować. No, ja czekam. Dobra, jest i ona. Teraz będzie łatwiejsza partia, bo takie dosyć charakterystyczne wycięłam. Ojej, ale chyba wiem. Wydaje mi się, że wiem, kto to jest. Przez okulary charakterystyczne faktycznie to jest stosunkowo proste, pięknie wycięte, Wiktoria. Profeska, pełna profeska. Mam jedną próbę, to jest najgorsze, ale uważam, że to jest... Kacper Błoński, tak? Tak mi się wydaje, że to jest on. Tak, pięknie zaliczony pierwszy mój punkt na dziś. Czas na ciebie, czy wiesz, kto to jest? No, to jest być może trudniejsze, aczkolwiek... Chyba wiem. Chyba wiesz? Bo to jest takie zdjęcie. To jest ciężkie, bo ja nie oglądam za bardzo YouTube'a polskiego. I chyba wiem. Jaka jest twoja propozycja? Co to jest za twórca polski? No polski, to ci mogę powiedzieć, bo wszyscy są chyba z Polski. I czy masz jakiś pomysł, kto to może być? I czy wy macie jakiś pomysł? Być może wiecie już szybciej niż Wiktoria. No nie, no, dobra. Zastanów się. Jedna próba, jedna decyzja. Jedna decyzja. Pierwszą myślą był Blow, ale teraz się zastanawiam, czy przypadkiem Freeze nie ma takich włosów? Blond? Ostateczna decyzja? Jedna próba, Blow. Blow. Tak. To jest twoje zdanie. Tak. A ja ci na to, Wiktoria, jak na lato, odpowiedź prawidłowa. Wow. Tak, to jest Blowek. Ale to oznacza, że w takim razie jest 3-1. Wow. Ale być może będzie 3-2, bo jeszcze nie wszystko stracone. Teraz trochę cięższa partia wleci. Ojej, faktycznie trudne. Bo już widzę, ale mam wrażenie, że mam pewien pomysł, kto to może być. Słuchajcie, ja sobie usiądę w takim razie teraz na spokojnie. Mam wrażenie, że to będzie pewna taka youtuberka, która zajmuje się kosmetykami i tak dalej. Chociaż teraz mam dwie propozycje. Czy to będzie Red Lipstick Monster, czy to jednak może będzie Agnieszka Grzelak? Nie patrz się na mnie, ty nie powiem. Patrzę na twoje mimikę. Uważam, mam jedną próbę i mam dwie propozycje. Pewnie okaże się, że to ani ta, ani ta. No nie wiem, jakie wy macie pomysły. To... Agnieszka Grzelak. Ostatecznie Agnieszka Grzelak. Albo redliwy. Agnieszka Grzelak, koniec, kropka. Zdecydowaną rzeczy trzeba być. To idę ci pokazać w takim razie, co to jest. Tam, taram, ta. Agnieszka Grzelak, widzę przy... Tak, no tak, bo przez chwilę nie skupiłem. Dobrze, nieważne, przepraszam. Coraz lepiej mi idzie, jak widzisz, nie jest takie łatwe wcale. A więc siadaj teraz ty i szykuj się na Wiktoria zabawę, bo będzie coś bardzo mocnego. Daję. Bum. Czy masz jakiś pomysł, kto to może być, kto to jest i takie zdjęcie? Nie jest to łatwe. Muszę przyznać, że nie jest to najłatwiejsze, ale czy wiesz, co to? Okulary. Wiktoria, jaki masz pomysł? Może będzie ta pierwsza runda, w której w końcu przegrasz. Skup się. Być może to w końcu będzie ta. Co
nosi okulary? I zarost? Myśl. To są twoje cechy. Zarost, krótkie włosy. Co? No Wiktoria, strzelaj. Jedna jedyna próba. Nic nie mogę powiedzieć. W końcu zacięta rywalizacja. Być może znasz, a być może nie. Pojęcie, naprawdę. No to zdecyduj się, może wybierz się. Ja mam wrażenie, że to jest dosyć proste. Ale to musisz ty się zastanowić. Nie, ja kiedyś. Nie wiem. Ktoś się obrazi. Albo powiem to. Kto? Ktoś się obrazi? Czyli znam tą osobę. Tego nie powiedziałem. Jak znam tą osobę, to chyba to musi być nazwę w takim razie. Co? To ale jest nazwę, tak uważasz? No dobrze, czy to była twoja ostateczna odpowiedź? Nie, nazywa mi się to chyba, że to jest... Trąba? No. Uśmiechnąłeś. Co z tego się trąba? Ostateczna odpowiedź. Ależ się okropnie zdradziłem. Strasznie mi się uśmiechnąłem się, to było takie odruchowe. Zabawa trwa najlepsza, ale jeszcze lepiej będzie, słuchajcie, gdy zasubskrybujecie kanał teraz, jeżeli jeszcze dziwnym trafem tego nie zrobiliście. Skoro oglądacie już tyle czasu ten film, a jeszcze go nie kliknęliście, to zróbcie to teraz, żeby lepiej coś zrobić od razu niż później, niż zwlekać. Tym bardziej, że mają trwa akcja, że każdy, kto subskrybuje kanał, ma szansę na to, abyśmy my spełnili wraz z Wiką jego marzenie, więc oglądajcie na bieżąco filmy, żeby się dowiedzieć konkretnie więcej, o co chodzi. A ja idę po fotę. Jak tego nie zgadniesz, to jesteś burak. A żeś mi dała teraz presję. Bum! Ten uśmiech jest tylko jeden. Albo i nie? Nie, jak już się nie proponowałem, to ostatnio skończyłem na tym źle. Ale mam wrażenie, że to znowu jest to. Ja robiłem kiedyś takie zdjęcie w tle z krzakami. A to nie jest to samo zdjęcie, które teraz miał trąba? Bo on miał takie tło. Bum. Czy masz jakiś pomysł, kto to może być? Kto to jest? Nie, ci nie powiem. I ty nie jest tam to zdjęcie, co było przed chwilą? Może dlatego powiedziałeś, że burak? Albo dlatego, że to jestem ja? To jest straszne, nie rozpoznać. Albo dlatego, że to może jest jakieś znajome? Czy to nie będzie Michał, to będę ja chyba. Czy muszę znowu sprawdzić się na taki uśmiech. To jest straszne. Jak ostatnio strzelałem, że to byłem ja, to źle zrobiłem, ale spróbuję jeszcze raz, to jestem ja. Zaraz się dowiesz. Maj. Nie wiem, czy wy macie pomysł. Uwaga. Jestem to ja. Tak jest. 4-3, Wiktoria, po polsku cię doganiam. No, Wika, czy masz jakiś pomysł, co to może być? Powiem ci, że to jest trudne. Tak uważasz? Tak, chyba. Szybko strasznie powiedziałaś, więc zastanów się. No, ma chyba taką głowę. Jaką ma głowę? Ja mam takie krótkie włosy, mi się wydaje. Nie, no, wstępnie to jest Michał. Michał, nasz Michał Nazes, tak? Tak. Okej. No nie wiem, może to nie jest Michał, może tak strzeliłam, ale wydaje mi się, że to jego brwi. Wiktora, ty stwierdziłaś, że to jest Michał, ja natomiast powiem ci, że niestety tym razem jesteś w błędzie, bo tym razem jest to, no, Michał. Nie jestem w błędzie. Kurczę. No, ale ty masz 100% skuteczność jak na razie. I taką szybką. Taką szybką. Pierwsza mi się jest jak najlepsza, tak, właśnie tak, dzisiaj, tak. No. Bum, przyszła. W ogóle masz ładną koszulkę, muszę ci powiedzieć. O, dziękuję. Jak ktoś wie skąd? To możecie zostawić łapkę w górę. No nie mów, że nie wiesz. Pierwsza, jaka mieliśmy przyszła, to była Lexi. No. Ale kamera zasłania twoją twarz, więc nie widzę po twojej lice. Wiesz co? No być może to będzie Lexi, no. Na pewno wiem, że to jest dziewczyna. To jest pewne. Tak już wiem, że nie zaproponuję Freeza na przykład. Uważam, że to będzie Lexi, to jest była moja pierwsza myśl, pierwsza intuicja, niech będzie Lexi. Uwaga. I dam Lexi! Widzę, prześwitywało przez światło. Czujesz, Wiktora, że wygrasz dzisiaj? Jak się z tym czujesz? Myślisz, że ci się uda? Wydaje mi się, że tak. Tak myślę, po prostu. Myślę, że jestem na... wygranej pozycji. No ja nie wiem. I w takim razie w tej rundzie będzie taka oto postać. No i co, Wiktoria, czy masz jakiś pomysł? Tak, bo zrobiłeś największy błąd, jaki mogłeś zrobić na tym zdjęciu. Jaki? Nie wyciąłeś dreda. Ja przecież wiem, kto to jest. Jak to? Jakbyś tak wyciął dotąd, to już by było ciężej. Ale ja wiem, kto to jest. Nie, to jest Mateusz. Nie zauważyłem tego dreda. No nie. Ale głupi było. To była bardzo prosta i szybka decyzja. Nawet dreda zostawiłeś, no halo. No dobrze, ale spokojnie, ostatniego nie masz szans. Wiktoria przygotowała kolejną postać. Kto to będzie? Uwaga, uwaga. To jest łatwa runda, to jest, uważam, Michał, ale w ogóle te postacie się dzisiaj powtarzają strasznie. To jest Michał, tak, to jest moim zdaniem Michał, niech będzie. No ja nie wiem, zaraz ci powiem. Michał, tak, wiedziałem, co jest to zdjęcie. Brawo ja! Za dużo wiedziałam, mogę... No, tutaj za dużo wiedziałaś, to było proste bardzo. Finałowa runda, teraz się wszystko okaże, czy będzie remis, czy jednak może Wiktoria jednak wygra. Bo jest na wygranej pozycji, co się cieszy. Tutaj ci postawimy. Czy masz jakiś pomysł? Nie. Nie? Absolutnie żadnego. Ja nie mam pojęcia, jak to może być. Jesteś bardzo zobaczony. Wystaje, tam widzę.
dziwne. Czy jaka jest twoja odpowiedź? Pośpiesz się lepiej. Wydaje mi się, że to jest taki osobnik jak Mateusz Baszczyński, aka Faunar. Sprawdźmy. Zdjęcie robione na balkonie w czarnym golfie z lampkami. Nie nadajesz się do tej gry. Nie, no nie jest taki trud. Otwórz oczy. Julia Kostera. Tak? Skąd mi wiedziałeś? Tak, tak, wygrałaś. Brawo, Tylika. A my się w takim razie żegnamy i klikajcie sobie tutaj. Widzimy się w poprzednim odcinku na kanale, w którym to bawiliśmy się zasadę taką, że albo mam 10 sekund, albo 60 sekund na wyzwanie. To nie znaczy, że ten przegrywa, więc zobaczcie sobie to, ktoś tam wygrał i jak w ogóle, czy Tylika, czy Team Mati. Była zacięta rywalizacja. Widzimy się za 5, 4, 3, 2, 1. Wow.